Witajcie moje kochane dzieciaczki! Ja znowu dzisiaj dla Was przychodzę z gierką na telefon. Tym razem będzie to Poł, czyli zaopiekuję się naszym pupilkiem. Słuchajcie, ja już swojego Poł od jakiegoś czasu mam. Co prawda ja go bardzo zaniedbałam, nie wchodziłam do niego przez dłuższy czas, także jestem bardzo ciekawa, czy on tam w ogóle jeszcze żyje. Mam nadzieję, że tak. Jeśli chcecie obejrzeć dzisiejszy odcinek i jesteście szczęśliwi, że nagrywam gierki, to oczywiście dajcie kciukasy w górę. Wielu z Was oczywiście prosiło właśnie o gierki. Jest już Barbie, jest już Farma, teraz właśnie czas na Poł. Jeśli Wam się spodoba, to myślę, że gierek będzie więcej. Ja mam ogromną nadzieję, że mi dzisiaj pójdzie dużo lepiej niż poprzednich, także czekam na kciukasy, zapraszam na Instagramy. No i oczywiście zaczynamy! O nie, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Ja już odpaliłam mojego Poł i jestem po prostu przerażona. On jest totalnie chory, brudny, w ogóle nieubrany. Nie bardzo dawno w to nie grałam, więc nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodziło. Ale myślę, że sobie szybciutko przypomnę. Zapalimy lampkę. O matko, zobaczcie jego oczka, on jest chory. Musimy szybciutko lecieć. No nie, a zezwolić aplikacji Poł na nagrywanie dźwięku. No dobra, na razie odmawiamy, bo nie będziemy nic tutaj nagrywać. Pójdziemy do laboratorium. Mam dużo zdrowia? Mam dużo zdrowia. Mało zdrowia. Starczy? Jeszcze. Dobra. Damy mu trochę energii, żeby nie chciało mu się spać. O nie, nie chce, słyszeliście? Nie chce. Och, ten niedobry Poł. Dobra, idziemy się umyć. Musimy pozbierać te kubki, słuchajcie. Dobra, umyliśmy naszego Poł. Och, musimy go spłukać. No i zobaczcie, prawie jest szczęśliwy. Jest z tego, co widzę, jeszcze bardzo głodny. Niam, niam, niam. Ale tu masz, słuchajcie, maki z awokado. On ma tutaj taki zestaw, słuchajcie. No co, nie chcesz awokado? A, nie chcę łososia. No patrzcie. Napij się wody, napij się mleczka. O nie, on pije. O matko! Bekon, o! Może damy mu bekon. Bekon i jajka, no to takie bardzo pożywne śniadanie, może jeszcze kiełbaski, no i nam trochę przytył. Okej, idziemy go troszeczkę odchudzić. Tu gdzieś miałam, o, taką kurację odchudzającą. Widzę, że jest smutny, więc musimy trochę się z nim pobawić, a może w coś zagramy, słuchajcie. O, sky jump! Wow, słuchajcie, zobaczcie, mój najlepszy wynik to 589, więc zobaczymy, czy uda mi się go pobić. Dobra, czekajcie. Lecimy, Poł. O matko, jak ja w to dawno nie grałam, słuchajcie, a jakie to jest pocieszne. Wow, zobaczcie, jak on fajnie sobie kica. O nie, i tutaj teraz zaczęły się pojawiać te właśnie utrudnienia w postaci tych ruszających się schodków. O! O matko. Ja nie wiem, jak ja osiągnęłam, słuchajcie, 589, jak ja już mam, słuchajcie, 40 ile? 8, 9, 50 i ja już się denerwuję, że nie dam sobie rady. Okej, pojawia się następny etap, czyli przechodzimy prawie, że do nieba, jesteśmy już bardzo wysoko. O matko, i te chmurki chyba będą znikały, o tak, czyli nie mogę na nich dwa razy stąpnąć. O, i mamy, wow, zobaczcie, ale wyleciałam do góry, mieliśmy taką świetną sprężynkę. I jeszcze raz na sprężynce, musimy zbierać pieniążki, żeby można było kupić dużo jedzenia, bo zaraz będzie głodny. Okej, no powiem Wam szczerze, że całkiem dobrze mi idzie. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. O, samoloty, zobaczcie, zaczynają latać. Zrobiło nam się troszeczkę ciemniej. O matko. O nie, wiecie, jak ciężko w nie trafić. Jestem ciekawa, jakie Wy osiągnęliście najlepsze wyniki, jeśli graliście w tą gierkę. To dajcie mi koniecznie znać, jak wysoko Wam się udało wspiąć. O nie, widzicie, spadłam. 224, ale myślę, że jak na taką długą nieobecność w tej gierce, to naprawdę był dobry wynik. Okej, jesteś Poł, że tak powiem, kompleksowo obsłużony, bo masz wszystko na zielono, więc może poszlibyśmy do sklepu. Co my tutaj możemy Ci kupić? Możemy Ci kupić... możemy Cię zmienić, słuchaj. Możemy Cię fajnie ubrać. Zobaczymy, co tutaj mamy do wyboru. Wow, mamy zwierzęta! Zobaczcie, w ogóle jakie cudowne! Tutaj są zwierzaki. Krowa. No nie, krowa jest jakaś specjalna, czyli nie jesteśmy w stanie teraz jej tutaj ubrać.
ubrania. A co możemy mu ubrać, słuchajcie? Może jakieś shorty? O nie, to dopiero w poziomie 30. Czyli ja wcale nie jestem tak daleko, jak myślałam. Czyli ja wiem, ja chyba kiedyś w to grałam i po prostu później przestałam. I może miałam jakieś inne konto. A może mam jakieś fryzury tutaj? Patrzcie, mogę mu zrobić jakiegoś irokeza. Zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. Świetnie, bardzo mi się podoba. Okej, po co byś tu tutaj jeszcze chciał? Energię masz, a może pomalujemy mu ściany, słuchajcie, bo tak jakoś nudno. Zobaczymy, jakie mamy wzory. O, może do łazienki dałem mu takie, słuchajcie, zielone kwiatuszki. Podoba Ci się? No bo mi się bardzo podoba. Laboratorium. Dobra, co my tutaj możemy jeszcze kupić za mikstury, słuchajcie? Może sobie pokupujemy trochę, mamy trochę pieniążków, kupimy mu zdrowie, odchudzającą, energię, max mikstura, czyli wszystkie statystyki na maksa do góry, okej. Jeszcze możemy mu kupić jakieś, o, możemy mu zmienić piłkę, słuchajcie, a to oczywiście poziom 20, to jeszcze. Prysznicę można mu zmienić też w poziomie 20. Dobra, to idziemy dalej. W laboratorium też jest tak smutno, słuchajcie. To może też mu tutaj zrobimy jakąś fajną tapetkę. Może w jakieś takie... O! Te wzory idealnie pasują do laboratorium. Kupujemy. Dobra, ale on jest jakiś taki czarny, smutny. Ja bym myślę, że ubrała go w coś kolorowego. Może jakąś koszulkę inną, może taką polówkę. O, ten turkusowy jest bardzo ładny za, o matko, jaki drogi, 499, ale nie będziemy na koło oszczędzać, kupiliśmy mu nową koszuleczkę, jest świetna. Wiecie co, ja idę jeszcze coś pograć, bo nasz Paul ma wszystkie tutaj zadania zrealizowane. Kuchnia, łazienka, laboratorium, pokój gier. Dobra, idziemy zobaczyć, jakie tutaj są jeszcze gierki. Free Fall, a może nie, Find Paul. Najlepszy wynik jeden, czyli się nie popisałam, słuchajcie. Okej, ciekawe, czy uda mi się. Dobra, jest, już prawie pobiłam swój rekord. O matko, ja się tu muszę skupić, słuchajcie. Gitara, udało się, zobaczcie. O matko, tu już jest coraz gorzej, runda piąta, dobra. O matko. O nie! Trafiłam na kubkę. No niestety nie udało się, ale zagram jeszcze raz. Podoba mi się ta melodyjka. Dobra. Matko, mi się aż dwoi, troi w oczach. O nie! Trzy kubki! O matko! Dobra, udało się. Jezu, nadążacie, ale to jest trudne. A, aż mi głowa chodzi, słuchajcie, za tymi kubkami. Dobra, jest okej. Ależ, jej, jak długo. No i widzicie, nie udało się. Trafiłam na kubkę. To było trudne, słuchajcie. No dobra, on się ani nie zmęczył, ani nic się tutaj z nim nie stało, ale ja myślę, że czas go troszeczkę nakarmić, no i nam przytył, więc musimy go teraz troszeczkę odchudzić. Kupiliśmy miksturę odchudzającą, dobra. I ja myślę, mój drogi, że już czas spać, bo ja się zaraz będę żegnać z naszymi dzieciakami. O nie, on nie chce spać, zobaczcie. No trzeba jeszcze go trochę zmęczyć. O nie, jakim cudem ty nie chcesz spać. No dobra, to idziemy na podwórko. Chmurką podlejemy kwiatuszki. Zadowolony jesteś? Dobra. Co my tutaj jeszcze na tym podwórku możemy zrobić? Możemy Cię pomiziać jedynie. Okej, czyli tylko chmurką możemy coś tutaj podziałać. Plac zabaw. Dobra, strzelamy gole. Słuchajcie, on nam się nie chce zmęczyć po prostu, ten Paul. Dobra, co tu jeszcze mamy? Garaż! On może jeździć samochodem! O matko! Hill Drive, no dobra, jedziemy. O matko! Chyba przy... O, chyba przesadziłam z prędkością. O nie, wypadł z drogi. Dobra, lecimy jeszcze raz. O matko. Ula la!
Dobra, dodam. A, bo tutaj czas mi leci. Ja muszę tak delikatnie gazować, żeby po prostu nie za szybko. Ale nie, no to auto się samo przechyla. Nie podoba mi się ta gierka, zdecydowanie. Idziemy na teren. Dobra, domek. Okej, okay. Zmęczyłeś się? Nie zmęczyłeś się. Ale ja widziałam, że w laboratorium jest coś takiego, jak taka mikstura, gdzie Paul... A, robi się głodny. O nie, czyli nie mogę mu sprawić tak, żeby mu się skończyła energia, ale troszeczkę już mu tej energii zeszło, widzicie? Bo jest 96%, więc może teraz będzie chciał iść spać? Nie jest szczęśliwy, ale musi iść spać, także żegnamy się z Tobą już, Paul. Do zobaczenia następnym razem. Ja wiecie co, no dawno nie grałam w tą gierkę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Muszę oczywiście raz po raz do niego zaglądać, jak zrobi się głodny i będzie potrzebował jakiejkolwiek mojej pomocy. Coś mi się kojarzy, że chyba jeszcze grałam w drugą wersję Paul, więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć jeszcze tą drugą, to koniecznie dajcie znać. No i oczywiście, jeśli Wam się podobało, to czekam na kciukasy w górę. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, kochani moi, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia już jutro, pa pa!